Wzrasta temperatura powietrza, wzrasta również zagrożenie pożarowe w lasach. Dotychczas na Opolszczyźnie od początku roku odnotowano 8 pożarów lasów, które dzięki szybkiej akcji służb pożarniczych udało się sprawnie ugasić. O szczegółach Kamila Korzeniowska. Na Opolszczyźnie, jak i w zachodniej, również we wschodniej części naszego kraju zagrożenie pożarowe jest średnie. Ze mną Jacek Boczar, leśniczy z Nadleśnictwa Opole. Co to oznacza, że zagrożenie pożarowe jest średnie? Sama nazwa wskazuje, że jeszcze nie ma ekstremalnego zagrożenia, ale nie jest bardzo dobrze. Chodzi o to, że wilgotność ściółki jest po prostu już niska. Jeżeli teraz, kiedy rozpoczęło się lato, będą upalne dni, ściółka będzie wysychać, zagrożenie będzie rosnąć. Miejmy nadzieję, że nie wzrośnie do ekstremalnego, takiego jak w latach 2015-16, wtedy było naprawdę źle w lasach w całej Polsce. Ten rok jest naprawdę łaskawy. To świadczy na przykład o tym ilość pożarów. To jest tylko 8 pożarów na Opolszczyźnie, kiedy w poprzednich latach było ich więcej. I teraz pytanie, czy to zjawisko, czy to przyroda, czy to pogoda powoduje to, że tak mało jest pożarów, czy jednak świadomość ludzka? No, warto tutaj podkreślić, że to ludzie są najczęściej przyczyną pożarów w sposób świadomy niestety, ale też bardzo często w sposób nieświadomy. No i tutaj może to dojść czy od jakiejś infrastruktury komunikacyjnej, na przykład od torów, czy chociażby od niedogaszonego niedopałka po papierosie, bo to jest bardzo częste. W momencie, kiedy ściółka ma wilgotność kartki papieru, taka jedna mała iskierka, naprawdę niedogaszony papieros spowoduje pożar lasu. Na całe szczęście, jak pokazują dane z tego roku na Opolszczyźnie, było 8 pożarów, ale średnia powierzchnia pożaru to tylko 20 arów, czyli to jest bardzo mała powierzchnia. Ale trzeba tutaj pochwalić też naszą ochronę przeciwpożarową, jeśli chodzi o lasy państwowe, bo ona jest na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, że na światowym. Czasami kraje europejskie dziwią się, że tak to funkcjonuje w Polsce, że mamy sieć dostrzegania, sieć samolotów gaśniczych. Cały ten system kosztuje co roku ponad 100 milionów złotych. To są pieniądze, które wydawane są tak naprawdę na ochronę przyrody, bo chronimy przyrodę przed pożarami. Bardzo dziękuję za rozmowę, drodzy Państwo. Ja tylko dodam, że w całym kraju, w Polsce, co roku dochodzi do około 8 tysięcy pożarów, a spaleniu ulega około 6 tysięcy hektarów lasów.